kanale. Ale zanim spędzimy cały dzień na Miętowo, zabiorę Was na cudowną wycieczkę w wyjątkowe miejsce. Koniecznie musicie spędzić dzisiaj ze mną tą przygodę, bo naprawdę będzie cała masa emocji i przesłodkich zwierzaków. Kciuki do góry i oglądamy! Alpakowy ogród, do którego trafiłam, mieści się około 20 km od mojego miejsca zamieszkania, tak więc musiałam się tam udać samochodem, aby spełnić moje małe marzenie. Słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie alpaki, lamy, kozy, owce, barany chodzą sobie tam samopas, można je nakarmić. To, że tutaj widzicie zagrodę, to ona jest tak naprawdę otwarta i zobaczcie, teraz karmię właśnie alpakę o imieniu Stefan, który był bardzo głodny, bo tam się dobierał do kubeczka. O, i tutaj nawet koza, która wcina prosto z pojemnika. Słuchajcie, cały ten dzień był pełen przygód, tak naprawdę nie mogłam się doczekać, aż tam pojadę i nie mogłam się doczekać tego, aż Wam pokażę to, co właśnie w tym miejscu przeżyłam. To naprawdę przecudowne miejsce, które prowadzi cudowne małżeństwo z ogromną miłością do tych wszystkich zwierzaków, także jeśli macie w swojej okolicy takie miejsca, to naprawdę polecam je odwiedzić. Ja bardzo chętnie wrócę tam jeszcze raz, żebym mogła poczuć tą urocze futerko, które jest bardzo mięciutkie. Zobaczcie, nawet miałam okazję specjalną kurę wziąć na ręce. A tutaj jeszcze są małe lamy. Lamy dzieciaczki są przesłodkie. Pierwszą część dzisiejszego odcinka mamy już za sobą, mini vlog w Alpakowym Ogrodzie dobiegł końca, a teraz czas na challenge 24 godziny. Prosiliście o więcej kolorowych challenge'y na moim kanale, tak więc dzisiaj czas na 24 godziny na Miętowo. Czas na pierwszy etap challenge'u na Miętowo. Będą to miętowe zakupy, chodźcie ze mną! Cześć! Czas na zakupy na miętowy challenge. W tym celu odwiedzę dwa sklepy na mojej zakupowej mapie. Zaczynam od Lidla. I tutaj na pierwszy rzut trafiła mi się miętowa herbata z cytryną. Następnie czekoladki z nadzieniem miętowym. Może jeszcze coś do picia? Tymbark, cytryna, mięta. Gazowany. Na pewno będzie pyszny. Następny sklep to Biedronka. Tutaj na pewno znajdę coś pysznego. No i nie myliłam się. Uwaga, uwaga! Czekolada Bombello. Smak miętowy. Testujemy. Na pewno to będzie coś pysznego. Pierwszy kęs, drugi kęs i tak zjadłam pół tabliczki. Zakupy udane, miętowe słodkości zjedzone, a teraz zabrałam Was w cudowne miejsce na uroczy piknik. Wzięłam z domu, niestety miętowego nie miałam, ale teraz zabiorę Was na miętowy unbox. To chyba dwie najbardziej miętowe rzeczy, jakie znalazłam na naszym magazynie, czyli króliczek Nana Surprise oraz Aquabeads. Zaczniemy od Aquabeadsów, które bardzo lubię, Wy na pewno też, i pomyślałam, że z tego zestawu zrobię miętową bransoletkę dla Sylwii. Zobaczcie, nawet tutaj dodatki nam się dzisiaj wpasowały. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakąś cudowną biżuterię. Bo boję się najbardziej, czy będą tu miętowe koraliki. Są na szczęście idealnie, ale myślę, że połączymy je z jakimś białym, może też z jakimś różowym. Cały ten zestaw będzie wyglądał naprawdę świetnie. Czas teraz wybrać wzór. Wybrałam już sobie wzór. Na tym znajdzie się bransoletka. Chciałabym tutaj umieścić albo kwiatka, albo serduszko. Tutaj mam akcesoria do naszego pierścionka. Wszystko oczywiście było w zestawie. W ten sposób będzie go można ładnie założyć na palec, ale ja zacznę od tego przepięknego serduszka. Co prawda nie skorzystam z tych kolorów, które są tutaj pokazane, tylko tak jak w naszym dzisiejszym odcinku zrobię serduszko miętowo-białe. Stwierdziłam, że obręcz naszego serduszka zrobię właśnie w kolorze miętowym, więc w te miejsca, na które tutaj mam wyznaczone granice, wkładam te miętowe kulki, a wnętrze tego serduszka wypełnię tym przepięknym białym kolorem. Tutaj, żeby ten pierścionek miał rację bytu, to bardzo ważne jest zostawić tutaj tą jedną pustą kulkę, czyli miejsce do nakłucia tego właśnie pierścionka, który znajdzie się na naszym palcu. Jeszcze tylko kilka kuleczek, jeszcze tylko trzy, raz, dwa, trzy i nasze serduszko jest prawie gotowe. Powiedziałam prawie, ponieważ żeby nasze kulki się ze sobą połączyły, potrzebuję wody, więc obficie spryskuję te kuleczki i one wtedy zaczną puszczać taki klej i po kilkunastu minutach nasze serduszko będzie gotowe. Serduszko sobie schnie, a ja w tym czasie zrobię jeszcze tą bransoletkę. Jest w środku taki jeden miętowy kwiatek, ale są też przepiękne różowe, więc teraz już zrobię zgodnie z instrukcją. No i oczywiście wypełniam sobie sobie najpierw te różowe miejsca, no i później naokoło jeszcze będą takie inne kuleczki, które są w kształcie kwiatku. To jest jeszcze jeden kwiatek w kolorze różowym. Jednak się pomyliłam, tutaj w środku jest niebieski kwiatek, a tutaj obok będą dwa miętowe. Im więcej, tym lepiej, ponieważ jest to dziś miętowy challenge. Zdecydowanie łatwiej byłoby to robić jakąś pensetą, ale niestety zapomniałam, a tutaj w takich warunkach piknikowych muszę wykorzystać tylko swoje paznokcie, ale dobra, idzie nam całkiem nieźle. Kwiatki już mam wszystkie prawie gotowe. Z tego co widzę, to wypełniam tutaj środek tylko dwóch kwiatków, ponieważ reszta musi zostać pusta, abyśmy mogli potem nakłuć naszą bransoletkę właśnie na tą różową bransoletkę, no i dzięki temu będzie to można założyć na rączkę. Pozostałą część wypełnimy właśnie takimi kryształkami. Zobaczcie, to nie są kulki, tylko takie jakby kwiatuszki, troszeczkę większe, ale wyglądają naprawdę genialnie. I to jest taka jakby obręcz naszej bransoletki. Na dole będą to takie kwiatuszki w kolorze żółtym, a po drugiej stronie zrobimy takie szaro-błękitne. Dobra, nasza bransoletka jest już skończona, wystarczy ją tylko spryskać obficie wodą, no i czekamy, aż wszystkie kulki się ze sobą połączą, aby zobaczyć efekt końcowy. Słuchajcie, czekam już ponad pół godziny, a nasza bransoletka jeszcze nie wyschła, więc ja zdecydowanie dam jej trochę więcej czasu, ale widzicie, jak się pięknie prezentuje. Ale tutaj ta mniejsza część, zobaczcie, czyli ten uroczy pierścionek serduszko jest już gotowy i mogę go wręczyć Sylwii. Kłabitcy, za nami, to teraz czas na wielką miętową niespodziankę od Nana Surprise. To opakowanie idealnie wpasowało się dzisiaj w mój odcinek, ale ja bardzo chcę zobaczyć, co jest w środku. Więc w tym celu sięgam po tą miętową słomeczkę, która była w zestawie. Szukam sobie tutaj dziurki, którą otwieram, no i muszę napompować naszego zwierzaka. Ok, wcisnęłam sobie mocno słomkę. Uwaga! Nadmuchane i teraz czy wybuchnie konfetti? Żebym ja tego nie zepsuła! Uwaga! Udało się! Chyba pierwszy raz tak idealnie! Sobie uświadomiłam, że to konfetti pewnie tak szybko poleciało z wiatrem, że ledwo je widzieliście, ale mam nadzieję, że widzieliście eksplozję. O nie, nie udało się trafić na miętowego zwierzaka, ale są miętowe saszetki. Uwaga, uwaga, od razu zobaczymy, co jest w środku. Rozcinamy. Jest pelerynka, pelerynka dla naszej kaczuszki. Kto mnie ogląda, ten bardzo dobrze wie, że ja już w swojej karierze z 3 albo 4 kaczuszki otworzyłam. Tak więc tutaj będą kalosze, zgadza się, żółte kalosze, ale generalnie ten kolor pięknie pasuje do miętowego, tak więc czas poznać naszą niespodziankę główną, czyli laleczkę. Jest! Wyłoniła się nasza urocza wakacyjna kaczuszka, ale słuchajcie, plus tego wszystkiego jest taki, że ona ma miętowy strój kąpielowy. W zestawie miała tą piękną sukienkę w groszki, ale mi zdecydowanie bardziej podoba się w takim miętowym wydaniu. Założyłam jej tylko przeciwdeszczową pelerynkę. Nasza laleczka idealnie wpisała się w dzisiejszy miętowy klimat dzięki temu strojowi kąpielowemu. A Wy teraz koniecznie musicie dać mi znać, który element dzisiejszego odcinka podobał Wam się najbardziej. Była to wycieczka w przepięknej krainie alpak, czyli alpakowy ogród. Może przygotowanie dla Sylwii cudownej biżuterii z Aquabeads. Może ten wybuchowy unboxing Nana Surprise. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną. Dajcie na dole w komentarzu pomysły na kolejne challenge. A ja oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia! Pa, pa!